kościół ktoś poczęstował jabłkami. Jedno jabłko było duże, drugie jabłko było małe. Czasami tak bywa w życiu i jeden z tych przyjaciół wziął od razu duże jabłko i zaczął je jeść. Ten, który wziął małe jabłko, je, ale po chwili zaczyna wyrażać swoje niezadowolenie. I pyta, jak ty mogłeś tak postąpić? Jesteś moim starym przyjacielem. Ten, który je duże jabłko, pyta, co się takiego stało? No jak ty mogłeś wziąć od razu duże jabłko i zacząć je jeść? A jakbyś ty postąpił? On pyta. Ja bym wziął małe jabłko. No przecież wziąłeś małe jabłko. Ludzie się dzielą na takich, którzy biorą w życiu więcej, a drudzy mniej. Jakie lekcje płyną z tego przykładu? Jakie cechy przejawiali ci ludzie? Dlaczego tak wybrani? Dlaczego jeden jest zadowolony z życia, a drugi niezadowolony? Ten, który wziął małe jabłko, tak naprawdę nie był człowiekiem skromnym. On chciał tylko swoją skromność zademonstrować. Co tam jeszcze było obecne? Tam był obecny strach. Ten człowiek, który wziął małe jabłko, on bał się tego, co powiedzą inni. On chciał dobrze wypaść. Dla niego to było ważne i uważał, że pokazanie siebie skromnym będzie odebrane pozytywnie przez innych i on będzie może bardziej szanowany. Tak czy inaczej, to było fałszywe. Nie można skromności demonstrować. Albo się ma skromność, albo nie. I jeśli się pokazuje, ta skromność przestaje istnieć. Ten człowiek żyje w jakimś strachu, a niego bardzo ważne jest, co pomyślą inni. Ten człowiek ma niskie poczucie wartości. On się musi dowartościowywać tym, że inni zauważą coś w nim dobrego i go być może pochwalą. A więc widzimy cały szereg różnych takich niewłaściwych cech. Ten człowiek się skarży na swoje życie, obwinia w jakiejś być może niewłaściwej motywacji innych, w chciwości swojego przyjaciela gdzieś tam może obwinia. I to wszystko powoduje, że rzeczywiście ten człowiek od życia bierze mniej. Ten drugi, chociaż wziął duże jabłko, być może był po prostu uczciwym człowiekiem, on miał potrzeby. Załóżmy, że był człowiekiem akurat w ten dzień bardziej głodnym i on zdał sobie z tego sprawę i po prostu wziął duże jabłko, bo był głodny. Albo być może był to owoc jego ulubiony i dlatego on wziął od razu duże jabłko. Dlaczego podejrzewać o coś, o jakąś nieskromność czy chciwość? Niekoniecznie, jeśli to byli przyjaciele i ta sytuacja zaistniała i zaistniała ta rozmowa, to znaczy, że się to zdarzyło pierwszy raz. A więc widzimy, jak pewne nasze wewnętrzne cechy, sposób myślenia, to, co się dzieje w naszej świadomości, wpływa na to, jak ile bierzemy od życia. Bierzemy albo mniej, albo więcej. Później jesteśmy z tego powodu być może niezadowoleni, jeśli wzięliśmy mniej. Obwiniamy w tym, że drudzy mają więcej. No, to wszystko nie jest nam potrzebne. Jeśli będziemy uczciwi, szczerzy, nie będziemy motywować siebie jakimś strachem, nie będziemy myśleli o tym, co powiedzą inni, jeśli będziemy zaspokajali własne potrzeby, to wszystko pomoże nam osiągać w życiu więcej. A być może tego zasługujemy. Nie chodzi o chciwość, a chodzi o dobre rzeczy, które chcemy wziąć od życia i na które zasługujemy. Sięgajmy po nie. Jeśli mamy marzenia, mamy cele, mamy dobre pobudki, chcemy mieć dużo przyjaciół, wiedzy, może dobre stanowisko w pracy, ciekawą pracę, sięgajmy po to, bo mamy do tego prawo, nie jest tym nic złego. I nie będziemy wtedy obwiniali, że inni mają więcej, a mam mniej. Bądźmy pozytywnie nastawieni, bawmy się w taką grę. Szukajmy w każdej sytuacji czegoś pozytywnego. W pozytywnym ludziom, takim optymistom, żyje się lepiej i weselej. Dlaczego? Czasami dwóch ludzi pracuje na jednym stanowisku, zarabiają tyle samo godzin pracują i być może ich praca, nawet jakość pracy jest bardzo podobna. A jednak jeden jest szczęśliwy, a drugi nie. Jeden jest optymistą, a drugi pesymistą. Na co chciałbym Wasze zwrócić uwagę? Czym się różni motywacja tych dwóch ludzi? Pesymista na tej swoim stanowisku robi wszystko, dobrze pracuje pesymista, żeby go nie zwolnili z pracy, żeby mógł mieć pieniądze, żeby nie być głodnym później, żeby nie było zimno, żeby nikt go z mieszkania nie wyrzucił, bo musi opłacić rachunki, przestrzega jakichś przepisów, żeby nikt go nie ukarał, nikt go nie obwinił w czymś. Pesymiści robią być może dużo nawet, ale po to, żeby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji. Oni myślą o tragediach, które mogą ich spotkać w życiu i oni próbują zrobić coś, żeby uniknąć tych nieprzyjemnych, tragicznych jakichś sytuacji i następstw. Drugi człowiek, optymista w tejże pracy, robi tyle samo, ale on chce osiągnąć coś dobrego. On przestrzega przepisów,
bo wie, że dla niego to będzie czymś bezpiecznym. Pracuje, żeby zarobić, kupić sobie coś dobrego do jedzenia, bo chce mieszkać w dobrym, fajnym mieszkaniu, bo chce, żeby mu tam było ciepło na przykład. On widzi to, co on osiąga dzięki swojej pracy, a nie widzi tych tragedii, których on unika. I to jest ta różnica, że ten pozytywnie nastawiony po prostu czerpie od tej pracy więcej radości, spędza tam miło czas. On nie ma w umyśle tych wszystkich koszmarów i nie pracuje ze strachu, a pracuje z radością, bo chce coś osiągnąć. Tylko że nam czasami tego optymizmu brakuje. Z natury ten optymizm nie u każdego z nas jest i dlatego trzeba postarać się rozbudzić w sobie takie pozytywne nastawienie do życia, do sytuacji różnych, do innych ludzi. Dlatego proponuję taką grę. Doszukiwać się w każdej sytuacji pozytywnego aspektu. Może to być trudne. Powiecie, że czasami że realnie zdarza się coś bardzo nieprzyjemnego. Ale nawet w takich sytuacjach, jeśli znajdziemy coś pozytywnego, poprawi nam to nastrój, to raz, a dwa, pomoże nam z lepszym nastawieniem rozwiązać problem, który się pojawił. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Czy wierzymy w te słowa? A więc jak jakaś tragedia się zdarza, czy ona rzeczywiście będzie czymś dobrym w przyszłości dla nas, się okaże czymś dobrym? Opowiem wam pewną historię. W Afryce mieszkał król. Król oczywiście miał, więc dużo władzy, bogaty człowiek. I ten król miał takiego prostego swojego przyjaciela. Przyjaciel, który był zawsze pozytywnie nastawiony. I pewnego razu ten król ze swoim przyjacielem, oni byli na polowaniu i tam miało miejsce takie nieprzyjemne zdarzenie. Strzelba tego króla, ona wybuchła, oderwała mu jeden palec. Podchodzi ten przyjaciel, patrzy na tą sytuację, na tą tragedię i mówi, to bardzo dobrze, to super, to na pewno będzie czymś dobrym i tak dalej. No i ten król już nie wytrzymał. W tym momencie on posadził swojego przyjaciela w więzieniu, obraził się na niego, już ten po prostu przegiął. Po jakimś czasie, powiedzmy mija rok, ten król znowu był na polowaniu i tam się wydarzył kolejny nieszczęśliwy wypadek. Tym razem tego króla złapali ludożercy. I w tym momencie, jak go próbowali zjeść już, zauważyli, że nie ma u niego jednego palca. Okazuje się, że u nich w tym plemieniu nie jest przyjęte takich zjadać, że to jakieś brakowane jedzenie, jakiś tam zły znak i oni wypuszczają tego króla na wolność. Ten król teraz sobie przypomina swojego przyjaciela, że ten brak palca, ten nieszczęśliwy wypadek uratował mu życie. Uwalnia swojego przyjaciela i mówi, ja cię przepraszam, ty niesprawiedliwie siedziałeś w więzieniu. Miałeś rację wtedy, mówiąc, że to bardzo dobrze, nie? Że on mówi, nie, to super, że ja siedziałem w więzieniu. Ten przyjaciel mówi, taki zadowolony, to bardzo dobrze, że siedziałem w więzieniu. Ten król, no znowu ty zaczynasz, przecież to było niesprawiedliwe, ja się w tym przyznaję. On mówi, to bardzo dobrze, że siedziałem w więzieniu, bo gdybym nie siedział w więzieniu, ja byłbym z tobą na tym polowaniu. A u niego wszystkie palce były na miejscu. Jedno i drugie nieprzyjemne zdarzenie okazało się czymś dobrym dla tych ludzi, dlatego te powiedzenie, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, jest pozytywne i pomaga nam szukać pozytywnego myślenia. I zobaczcie, że jeśli zaobserwujecie swoje wydarzenia w historii, w waszym życiu, różne tragiczne być może nawet wydarzenia, że był w nich jakiś sens, że czegoś się można było tego w tych sytuacjach nauczyć. Być może jeszcze o wielu sytuacjach tylko w przyszłości się dowiemy, że były dla nas bardzo pozytywne. Dlatego już dzisiaj szukajmy pozytywnych aspektów, bądźmy pozytywnie nastawieni do sytuacji, do ludzi. Od rana do wieczora szukajmy takich pozytywnych momentów, mówmy o tym. Będziemy żyli dużo lepiej. Dużo lepiej rozwiążemy wiele problemów. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.